Zarządzanie czasem. Jeśli chcesz się lepiej zorganizować, jeśli chcesz lepiej wykorzystywać swój czas, warto przyswoić sobie kilka praktycznych technik z zakresu zarządzania czasem. O tym dzisiaj. Cześć, z tej strony Marcin Kwiciński się kłania. Dzisiaj powiemy sobie o praktycznej strategii zarządzania czasem, którą możesz u siebie wdrożyć już dzisiaj. I żeby to zrobić, Pierwszy krok, jaki musisz podjąć, to wypisać na kartce wszystkie zadania i obowiązki, jakie masz. I chodzi tutaj o to, żeby wypisać dosłownie każdy obowiązek, każde zadanie, jakie gdzieś tam z tyłu twojej głowy jest. Czemu to ma służyć? Istnieje takie zjawisko jak obciążenie poznawcze, i okazuje się, że im więcej mamy obowiązków i różnych zadań w głowie, które się tłoczą i które powodują taki chaos i mętlik, tym Jesteśmy bardziej zestresowani, tym jesteśmy mniej efektywni w swoich działaniach. Nie wiemy, w jakim kierunku podążać. I kiedy zapisujemy wszystkie te rzeczy na kartce, to po pierwsze mamy do tego wszystkiego jakiś taki większy dystans, a z drugiej strony potrafimy już przedsięwziąć jakieś działania, żeby te zadania kolejno realizować. Więc, kiedy masz teraz w głowie jakiś pomysł na to, co mógłbyś tam zapisać, to po prostu to zrób. Mogą to być takie czynności jak posprzątanie piwnicy, jak na przykład zadzwonienie gdzieś w ważnej sprawie, czy cokolwiek innego. Warto po prostu wypisać wszystko, co przyjdzie ci do głowy. Więc mamy już zapisane, co powinniśmy zrobić, ale ta lista jest duża, jest przytłaczająca, jest chaotyczna i chcielibyśmy to zmienić. Co możemy zrobić w tym celu? Możemy uściślić, co w danym dniu jest dla nas najistotniejsze. Korzystamy z tej listy i wybieramy rzecz najważniejsze dla nas, najbardziej istotne i zapisujemy je najlepiej na takiej małej kwadratowej karteczce. Małej, ponieważ chodzi o to, żeby zapisać tam tylko trzy najważniejsze zadania na dany dzień. Nie więcej, nie mniej. Co zyskujemy dzięki temu? Zyskujemy skupienie, zyskujemy takie ukierunkowanie gwiazdę polarną, która może sobie leżeć na naszym biurku, w miejscu pracy, w miejscu, w którym dokonuje się ta produktywna praca żeby cały czas mieć na oku, co dzisiaj ja powinienem zrobić. To jest ogromny krok w kierunku zarządzania czasem: żeby wiedzieć, co dzisiaj jest najistotniejsze mieć to na przykład zapisane na kwadratowej karteczce. I spoglądać na nią, kiedy wiemy, że coś teraz powinniśmy przedsięwziąć. Więc mamy już cały zbiór zadań, przed którymi stoisz, mamy też spisane, co dokładnie dzisiaj musisz zrobić, co dalej. Teraz, żeby dobrze sobie ten czas ustrukturalizować, Twoim narzędziem. Podstawowym narzędziem do zarządzania czasem będzie kalendarz elektroniczny lub fizyczny. To nie ma żadnego znaczenia. Chodzi o to, żeby sobie wyznaczać konkretne godziny na realizację konkretnych celów. I kiedy mowa o tej małej kwadratowej karteczce, no to tam mamy już te konkretne zadania, więc teraz je możemy uwzględnić w naszym planie dnia. I na przykład możemy sobie powiedzieć, że dzisiaj od 13 do 16. Będę realizował projekt do pracy. I to jest czas, w którym nikt mi nie będzie przeszkadzać, bo to jest czas blokowany. Ja go blokuję tylko i wyłącznie na to zadanie. Na to konkretne zadanie mnie nic nie będzie interesować, tylko ten projekt przez te 3 godziny. Dzięki temu nasza praca jest bardziej efektywna, szybciej realizujemy to zadanie i wszystko przebiega w takim duchu, Efektywności zarządzania czasem, więc w tym celu musisz po prostu używać kalendarza i krok po kroku planować, co w danym dniu i o której godzinie będziesz robić. Zaplanuj czas na odpoczynek i relaks i przerwy najlepiej. Dlaczego ja o tym mówię w filmie na temat zarządzania czasem, ponieważ bardzo rzadko porusza się ten problem, a dla mnie to jest coś bardzo istotnego. Dlaczego? Ponieważ kiedy znajdujemy czas i planujemy go świadomie na odpoczynek, to jesteśmy bardziej efektywni, jesteśmy szybsi w swoich działaniach, jesteśmy po prostu bardziej zaangażowani w to, co robimy, bardziej skupieni na pracy. I kiedy nawet w połowie dnia znajdziesz sobie czas na odpoczynek albo krótką drzemkę, no to to świetnie wpłynie na Twój umysł, odświeży go, zregeneruje, a Ty będziesz z większą energią i z większym zaangażowaniem pracować w kolejnych godzinach. Tymczasem wiele osób wyznacza sobie mnóstwo zadań na przestrzeni dnia i tak walczą, walczą, walczą do samego wieczora. I są po prostu zmęczeni i na zajutrz nie mają często takiej energii, jak mi poprzedniego dnia. I naszym celem jest po prostu w kalendarzu również zaplanować czas na przerwy i odpoczynek. I odpoczynek taki, który jest zasłużony, który może na przykład się pojawić po intensywnym tygodniu pracy. Także do tego Cię zachęcam. Zachęcam Cię również do uwzględnienia odpoczynku i przerw w zarządzaniu czasem. Tymczasem bardzo Ci dziękuję za obejrzenie tego wideo. Subskrybuj mój kanał i napisz w komentarzu, jak Ty podchodzisz do zarządzania czasem, czy masz jakieś strategie, które pomagają Tobie. Dzięki, do zobaczenia, cześć.